To będzie najbardziej tragiczny opis odkurzacza na całym YouTubie, ale dobra. Cześć kochani! Witamy w tej mniej śmiesznej części naszego kanału YouTube. Dzisiaj chcielibyśmy wam zaprezentować nasz zakup sprzed paru miesięcy. Taki oto robot odkurzający, którego kupiliśmy przez tą futrzastą kulkę, którą tam widzicie za nami. Nie wiem, czy ją widać. Zależało nam, żeby jeden robot miał w sumie wszystkie funkcje, jakie powinien mieć. No i dzisiaj chcielibyśmy wam przedstawić trochę plusów, trochę minusów, bo my jesteśmy jak takie Polaki, które muszą zawsze za jak najniższą cenę kupić jak najlepszego robota. Nie obyło się więc bez godzin ślęczenia przed laptopem i analizowania wszystkich możliwych robotów, które były dostępne na rynku. Robota kupiliśmy na Allegro, kosztował on 2700 zł i razem z robotem była stacja opróżniająca. A więc tak, plusy. Plusem dla mnie jest to, że wjeżdża na dywany. I niewątpliwym plusem jest to, że ma kamerę, która pozwala mu lepiej identyfikować się w otoczeniu, w jakim się porusza. Dla mnie plusem jest taki, że dzięki temu, że on ma takie wielkie kółka tutaj, wjeżdża na bardzo wysokie progi. Ja na przykład lubię, bo mi wylewa często, jak gdzieś wychodzę, naciskam ten przycisk i on mi mówi coś takiego, słuchajcie. Rozpoczynam sprzątanie. Nie to miałeś powiedzieć. Kontynuacja sprzątania. Nie! Sprzątanie zatrzymane. Jak się go wyłączało? Mówi tak. Do widzenia, mistrzu. Dodatkowo niewątpliwym plusem tego robota jest to, że dzięki temu, że jest niski, wjeżdża do trudno dostępnych zakamarków, czyli pod wszystkie meble i tego typu rzeczy. Dla mnie plusem jest taki, że on jest biały. Jak to kobiety. No bo wygląda na czysty taki. A nie jakiś tak z bliska, jak na niego patrzę, to nie powiedziałbym. Niewątpliwym plusem też jest to, że posiada aplikację, dzięki której możecie ustawić mu wirtualne ściany, pokazać, gdzie ma nie jeździć i tak dalej, i tak dalej. Następnym plusem samej aplikacji jest to, że można zobaczyć zużycie elementów. Na przykład te tutaj śmigiełka, one się zużywają, są w komplecie dodatkowe. I tam możemy sobie obserwować, ile jeszcze mogą popracować. Świetnie sobie radzi na czarnych dywanach. Już powiedziałaś to. Nie powiedziałam, że na dywanach, ale nie na czarnych. To mogłabyś powiedzieć to już wcześniej. Kolejnym plusem jest fakt, że ma funkcję mopowania. Więc sobie tam codziennie może na mokro przejechać. Przy kocie to naprawdę i przy psie. To jest naprawdę bardzo duży plus. To będzie najbardziej tragiczny opis odkurzacza na całym YouTubie, ale dobra. No. Dodatkowo ma na przykład kilka ustawień mocy ssania, dzięki czemu możecie go ustawić na przykład wieczorem w tryb cichy, gdzie praktycznie prawie, że go nie słychać, więc jak oglądacie telewizję, to on na lajcie może jeździć w tym samym pokoju. Kolejnym plusem jest stacja dokująca, dzięki której możecie zapomnieć o częstym opróżnianiu robota. Plusem także jest to, że w momencie, kiedy on wciągnie kabel, on się automatycznie wyłączy. No ale dosyć plusów. Teraz, kochani, minusy. Minusem tego odkurzacza niewątpliwie jest to, że te śmigiełka, które tu widzicie z tyłu, pod nim, które mają za zadanie nagarniać te wszystkie nieczystości, które znajdują się na podłodze, no mogłyby kręcić się troszeczkę wolniej. Bo czasami, kiedy tych paprochów na podłodze jest dosyć dużo, to on zamiast je nagarniać do środka, no to rozgarnia je naokoło. Co prawda po paru próbach on te wszystkie zanieczyszczenia wciągnie, ale gdyby te śmigiełka kręciły się troszeczkę wolniej, wydaje mi się, że sprzątanie byłoby bardziej efektywne. Do minusów tego robota możemy zaliczyć też fakt, że nasz kot nie potrafi na nim jeździć. Po prostu ma za ciężką dupę i... No i w sumie tyle, no. A tak poza tym, no, jesteśmy bardzo zadowoleni w sumie przez te kilka miesięcy, żeby nie to coś, to byśmy musieli naprawdę, naprawdę odkurzać co chwilę. Ale, żeby sobie ktoś nie pomyślał, że posiadając takiego robota,
nie trzeba w ogóle odkurzać, że on zrobi dla nas całą robotę, no to niestety co 2 tygodnie ja biorę normalny odkurzacz, no i te wszystkie takie różne zakamarki trzeba jednak poodkurzać. Taki robot do końca nie zastępuje Wam zwykłego odkurzacza, a tym bardziej mopa. Co nie zmienia faktu, że dzięki temu, że mamy coś takiego, na pewno jest czyściej na co dzień. No tak. I mniej włosów i tak dalej, bo tak naprawdę jak zobaczylibyście, ile się tego tam zbiera w takiej stacji dokującej, to naprawdę... Pojemnik jest wyjęty. Tutaj jest wszystko. To naprawdę robi to wrażenie i ja już sobie w tym momencie nie wyobrażam nie mieć... Zainstalowano pojemnik. I ja sobie już teraz tak naprawdę nie wyobrażam nie mieć czegoś takiego. My przy wyborze też zwróciliśmy uwagę, żeby ten produkt był polski. No i dlatego padł wybór na tą markę, a nie inną. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, a my z chęcią Wam odpowiemy. Także widzimy się w następnym odcinku, w następnym vlogu. Żegnamy Was razem z naszym robotem. I z naszą Miką. Do widzenia, mistrzu. Pa, pa!